Sytuacja jest taka. Stara ekipa, po raz pierwszy od ponad tygodnia. No powiem tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że muszę zobaczyć, czy moje umiejętności grania w tą grę jakkolwiek jeszcze są. Wczoraj miałem rozgrzewkę na streamie w ogóle z chłopakami, tam Jacobem i w ogóle. Pół serwera w tym momencie, pół serwera, Mandzio został. Karygoda wyszedł, Karygoda przyszedł. Ktoś patrzy kamery, mamy raz, dwa, trzy. Cały serwer praktycznie. Mandzio został. Mandzio nie został, sprawdzę ciało. Dobra, światło wyłączone, idę w drugą stronę, żeby żaden Mandzio mnie nie walnął, czy coś w ten sposób. Dobra! Jedna osoba jest w wyponsach. W Electricalu albo są trzy ciała, albo jestem ślepy. Czekajcie, wepnę sobie kartę. Event! Ja pierdzielę, event. Event, tu był, mignął mi. Shieldca, osoba z shieldców? Osoba z shieldców, gdzie jesteś tam? Karygoda. Karygoda, czy ktoś jest dalej w shieldcach? Nie, Karygoda jest impostorem. Zunio. Dobra. Ja wiem, ciało, ale... kto jest impostorem. Probably. Ja również mam kilka tutaj pytań. Zatem jeżeli mógłbym, chcę ci zabrać mikrofon. Na no masz, no! Erotik, pytanie. Jak ty przebiegłeś na lewą stronę? Bo biegłeś od góry. Jaki był twój path? Odkąd? W sensie, jak przebiegłem do reaktora? No będzie właśnie dobra. Dałem jak już. Jak zrobiłem światło, to przebiegłem, kółko zrobiłem po prawej stronie, żeby zobaczyć, czy nie ma tam tak, ciała żadnego. I ważne, powiedz mi proszę, którędy ty pobiegłeś? Jak zrobiłeś kółko? Małe kółko czy duże kółko? To nie, to najdłuższe. Najdłuższe, czyli całkowicie wokół. Dobra, mam dwóch podejrzanych. Pierwsza osoba, która wybiegała z admina i z okolic admina, która pobiegła na lewą stronę i ją tą znalazłem, to był Diables. Druga osoba to był Fizowaty, który siedział na kamerach. Dobra, to... Dobra. Czekajcie. Dobra, Mandzio, daj mi powiedzieć teraz, bo ja mam coś ważnego. Pytanie, Karygoda, co zrobiłeś? Inaczej, pytania, skąd przybiegłeś do storage'a, jak się tam znalazłeś? Zapalałem światło. Potwierdził go ktoś? Tak, tam był Mandzio i wpadka i klikaliśmy jak pojebani troszeczkę. Dobra, i teraz pytanie. Kto był po prawej stronie mapy? Aktualnie. Ja byłem. A, aktualnie. Nikt się nie przyznaje. Po prawej stronie mapy byłam ja w shieldcach teraz. A widziałeś kogoś? Nie. Ja z elektryka jak... Bo ja na początku byłam... No. Dość szybko. Sytuacja była taka... Ciało jest centralnie w kafeterii i jak to ciało padło, widziałem Venta w korytarzu. W sensie byłem w admirumie, no i mgła wojny Venta mi pokazała, więc jeżeli to nie jest wpadka, to wpadka musisz mi powiedzieć, kto kogo tam widziałeś, bo musiałaś kogoś widzieć. Dobra, jak długo jest to ciało? W sensie jak dawno temu ono padło? To już 15 sekund gdzieś pewnie. Znaczy ja byłam tylko na shieldsach, więc event był do nawigacji? Tak. W czasie zgaszenia światła mi się wydaje. Co, nie widziałam nikogo naprawdę. Hammer Cookie, gdzie wy byliście? Ja teraz jestem pod elektrykiem. Od lewej ja strony. Ja teraz Simona robiłem. A wcześniej admin komsy, admin w światło i... Wcześniej tak. Nawigacja, Karygoda wpadka sus. Na Karygoda wpadka, potężny sus. Mogłem chat to inaczej rozegrać, ale mamy mało czasu na dyskusję, a Mandzio mi zabrał rozmowę i dał coś z dupy totalnie. No jest jak jest chat, jest jak jest. Cookie wydaje się clear, padło jedno ciało, oczywiście jedno sobie bawczy dalej, ale wiecie jak jest, dobra. Ruszmy te taski. Mandzio tryhardował, Mandziowi zależy na zwycięstwie, więc wydaje mi się, że Mandzio, jak już bym miał strzelać, powinien być clear, raczej. No jakbym miał kogoś stawiać, no to wpadka mi najbardziej śmierdzi, tym bardziej, że nikogo nie widziała, to było akurat miejsce, gdzie ona doszła, więc to było widoczne, więc mimo wpadka jest tutaj na 80%. To jest oksygen, dobra. Oksygen zdechł, wpadka szła tutaj z Mandziem. Okej, to jest dziwne. Mandzio, co ty, gdzie ty byłeś? W sensie, widziałem ciebie z wpadką w miejscu, gdzie teraz jest ciało. Teraz biegłem na prawą stronę do O2, ale jak erotyk zauważyłem, że on zbiega od strony lapsów, to zrobiłem kółeczko wokół prawego stołu i chciałem pobiec na lewą stronę. Ja myślałem, że wam się pomyliło, bo wy w trzech z admina wybiegliście bez zrobienia O2. W sensie sytuacja jest taka, że ja poszedłem zrobić dwa zadania w elektryku i widziałem Mandzia biegnącego za wpadką albo odwrotnie i następnie wracam tym samym pafem i widzę ciało. Znaczy, no to skoro by, powiem tak, wydaje mi się, że ja ostatnio wychodziłem z elektryka, a nie wpadka. Ja dopiero wpadkę później znalazłem, ponieważ wpadka robiła paliwko. I ona wcześniej też robiła ciało paliwko. Ciało było pod paliwkiem centralne. No to jest możliwe, że to wpadka zamordowała, ponieważ w pierwszej rundzie nie. Światła, ja dobiegłem na światła i wpadka z erotikiem stali na światłach i jedno z nich wyłączyło dwie diody, które były już ja zapalone. Ja nawet nie podeszłam specjalnie do tego światła, bo widziałam, że są tam osoby i stałam tak pół metra za wami. Nie, stałam pół... Mandzio, kłamiesz. W tym momencie kłamiesz. Może uszami cię smyrałam. Przypominam o pierwszej rundzie, gdzie poleciał węd w miejsce, gdzie była wpadka. Wpadka nikogo nie widziała, więc ja jestem w stanie zagłosować. Nie, no przestań, Nexe. Boże, naprawdę to nie jestem ja. Znaczy, no... Nie mam nic na swoje. Rzeczywiście widziałam Mandzia tam w kafeterii. Ja robiłam paliwko, tylko że ja pobiegłam w lewo od razu. Ja Diablesa nawet nie widziałam w tej rundzie. Gdzie on poszedł na początku?
centralnie pod paliwem, on nalewał paliwo. W którym miejscu w ogóle jest ciało? Ciało jest pod paliwem, tak? Pomiędzy paliwem a śmieciami. Okay. Druga osoba, która mogła zabić Diablesa, jest to Karigoda, który robił paliwo wraz z Patką w pierwszej rundzie. Tak. Jeżeli chodzi o te Glumy, Glumtree nie mógł zabić teraz. Mamy 8 osób, możemy. Ja uważam, że teraz na pewno Fizobaty teraz ja mógł zrobić. Tyle wiem. Jeżeli chodzi o te Switcha Mandzio w pierwszej rundzie, to ja tam byłem z Karigodą. Nie ryzykowali. Nie miał flipować złe Switche, to obiózł trochę. No i ktoś to robił. No powiem ci tak, Patka jest imo turbo podejrzana. Jeżeli była dwa razy przy ciele, to tak tylko na drzwi na skali, no jest jaka jest. Dobra, no ona może być z Gloomy, nie no dobra. Jestem przekonany, że na 90% Patka jest impostorem. Aczkolwiek sytuacja jest taka, że biegła w lewo, ale czat, ona tego nie robiła wcześniej. Czat był stack w pierwszej rundzie na O2. Był potężny stack, wydaje mi się, że Patka była częścią tego stacka wtedy. Ja tu ginę, nie? Widzowie, idę z Gloomatem. Patka, chcesz mi coś wytłumaczyć? Cóż takiego? Co ty robisz teraz? No właśnie, też się zastanawiam. Próbuję ci udowodnić, że nie jestem impostorem, ale jest bardzo ciężko, Nexy, z tobą dzisiaj. No w momencie, kiedy biegniesz za mną i nagle... I za Glu. No i zrobię, na pewno zabiję Cebę i powiem, że to Glu. Dobra, sytuacja, to nie ma sensu się o tym rozwodzić. To po prostu sneaky movement, no wiadomo. Wpadka, pytanie, co robiłaś w pierwszej rundzie? W pierwszej rundzie poszłam na admina, zrobiłam na adminie kartę. Po karcie poszłam do elektryka, zrobiłam jedno zadanie. Potem wydaje mi się, że zgasł elektryk i ja po elektryku poszłam napełnić pierwsze paliwo i potem poszłam na shieldsy, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna na 200%, ponieważ to było dwa spotkania temu. No mi się wydaje... Mam pytanie, czy ktoś w drugiej rundzie widział, jak Wpadka nalewała górne paliwo w takim razie, bo to wynika z tego, że przed pierwszym spotkaniem Wpadka nie zdążyła zrobić górnego paliwa i zrobiłam górne paliwo i jestem prawie pewna, że jak szliśmy w pierwszej, w drugiej rundzie, to szłam w lewo od razu z Aero i być może Aero jest w stanie mnie potwierdzić, a mnie zastanawia właśnie Wpadka sytuacja taka, bo w pierwszej rundzie legitnie był stack 8 osób na O2 i ty w tym momencie robiłeś O2 i właśnie to mnie zaciekawiło, czy... Tak, ale w pierwszej rundzie nie było mnie na O2, tak jak powiedziałam, zawsze idę w pierwszej rundzie na admin, co jest normalne. Okej, co dalej zmienia faktu, że jesteś imo turbo sas. Dobrze, nie wiem, co mam robić, jestem przy tobie, jestem sas, nie mam przy mnie, jestem sas, Nexa, nie wiem, co mam no, nie wiem. Zabić. No zabij mnie, no. To jak padniesz, to będę sas, no. Znaczy, ja skipuję, nie ma twardych dowodów, jest podejrzany movement, generalnie moimi podejrzanymi jest Wpadka. Jest Roti, Gluhammer i Cookie. Wydaje mi się, że Wizowaty, Next oraz... Wydaje mi się, że Glucian jest. Nie, Gluhammer jest clear, no. Ja już zrobiłam całe paliwko. Tego, nie widziałem po prostu i tyle. Gluhammer jest clear, bo jakby teraz... No już, dobra, chat, nie ma co gadać. Gluhammer set jest clear, bo jakby bo oni byli turbo, duo, impostorów, to ja bym już nie żył, chat. Więc Gluhammer jest clear as fuck, czy to jestem przekonany, że to jest Patka. Nie wiem jak z Fizowatym, nie widziałem go w tej rundzie, ciężko mi określić. Jakkolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek. Ale jest jak jest, że tak to powiem. Dobra, idzie tutaj Gluhammer, tutaj ponownie jest Patka, tu jakieś kamery. Dobra, ja sobie z Gloomatem pochodzę. W sensie, wydaje mi się, że on jest czysty. Biegnę z Fizowatym szybko do tego miejsca. Kuki naprawił, biegnie Wpadka. Patrzy kamery, nie, nikt nie patrzy kamery, ja nie żyję. A jednak... Okej. Okay. Haha, kto to wybiegał? Proszę się przyznać. Ty, to może jednak nie jest Wpadka. Kto to wybiegał? Czekaj, Wpadka. Ty jesteś podejrzany, więc go nie wydasz. Karigoda chodzi o kamerki? Z kamer ktoś w górę. No to Nex był razem z tego, z Gloomy. Ja, nie, ale to że teraz? Teraz. Ja z kamer, teraz wybiegałem, ja w tym momencie jestem nad reaktorem i kamerami i biegnie za mną Wpadka. Mam pytanie, kto był? Nie, bo weszłam do teraz do security. Przy wejściu na lower engine, troszeczkę nad lower engine, w momencie, kiedy zaczynały gasnąć światła. Ja biegłam, bo zbiegliśmy w dużo nas do świateł generalnie. Ja też tam Patka, biegłem, ktoś ostatnio przybiegła do świateł. Tam jeszcze, no właśnie. Dobiegłam metr za Nexę. I ty na światła przebiegałeś od komsu w stronę elektryka i mi przez siebie przebiegli. Dobra, a gdzie jest ciało? Jest to bardzo możliwe. Pewnie kamerki. Od komsów czy od admina przebiegaliście? Biegła ze mną Wpadka. Kuki musiał przebiegać od komsów albo od admina. A ktoś pobiegł do tego. Od komsów przebiegał. Ja pobiegłem do góry. Ja zostawiałem Nexus Glue. Tak, Fizowaty. Ja Gluhammera zostawiłem w momencie, kiedy zgasły światła. I ja pobiegłem od razu wtedy do elektryka i mnie wtedy widział Kuki, jak naprawdę no ja światła. No ja pobiegłam za tobą. Więc Wpadka i Wpadka miała... Znaczy ja powiem tak, jest nas siedmiu i zostały z dwa albo trzy taski. Czemu nie mógł być Wenz Medyka na przykład? No bo ktoś dosłownie przed chwilą wybiegał z kamer.
Ale może się zwentował w kamery. No na pewno nie fizowaty, ponieważ fizowaty... No, Nexe, byłam za tobą! Dobiegłam pół sekundy za tobą, nie zdążyłabym zabić. Nexe, widziałbyś krew, miałbyś teraz rekord, jeżeli bym zabiła. Słuchajcie, Nexe był spadką, ja fizowatego widziałem, jak wybiegał od strony elektryka bodajże. I wnijmy to jest 7. Żeby to był on. Patka była z Nexe, Kuki bieg od Komsów, zatem to musiał być Erotik albo Karigoda. Jeżeli chodzi o to zabójstwo, Karigoda jest niewinny zatem. Zatem no te Ero się w ogóle nie odzywa, trzeba zauważyliście? Oh shit, here we go again. On go zabije, zgłosi ciała i próbujemy wyrobić, myślę. Tak, ja bym to sobie wyobrażał. Mandziu, hello darkness my old friend. Dobra czat, jak zginę to zginę, bo i tak będzie, jeżeli ja zginę, będę wiedział, kto Mandzio ogarnie, kto mnie zabił. Karigoda i mamy ciało. Ciało jasno-niebieskiego Kukiego znalazłem opadające tutaj przed adminem. Problem jest taki, że wbiegłem do admina i fizowaty tam stał, ale raczej wątpię, żeby to on zabił. Wydaje mi się, że ta osoba wybiegła do kafeterii i już zdążyła uciec. Ale mam inną interesującą poszlakę, że Erotik pobiegł ze mną na lower engine i zaczął napełniać dolny silnik, po czym się wrócił i zaczął napełniać kanister. Jak wiemy, się zaczyna od górnego. Można robić na zmianę. Nie można robić na zmianę. Nie można, to nie jest to zadanie. Tego zadania nie można robić na zmianę. I z powodu fejkowania tego taska, Erotik, dlaczego mam na ciebie nie zagłosować? Zgodę, że nie zrobiłem lewego silnika wcześniej. No bo to jest niemożliwe, ponieważ pobiegłeś ze mną teraz, jak ja pobiegłem tam robić na testowanie. Ale Mandzio, można zadania, można, nie trzeba robić tak, że robisz zadanie. Tak jak robisz download, to nie jest tak, że musisz biec zrobić upload od razu, wiesz o tym. Możesz sobie zrobić Erotik, download. Ja dalej uważam, że to jest spadka. Nie, Erotik, ty zrobiłeś dolny silnik i poszedłeś napełniać paliwo. Dolny silnik jest ostatnim elementem zadania z napełnianiem paliwem. Niemożliwe jest to, żebyś mógł napełniać paliwo po. Nie. Tak. Ja od ciebie dodam. Ja od ciebie dodam tylko, że Karigoda w tego fraga zrobić raczej nie mógł. No, zdaje mi się, że Nexe w poprzednim też jednak to nie był, chociaż to chyba on wybiegał wtedy. Ale... Tak, wybiegałem, ale to wiesz co, to ja powiedział, że cały wpadka, czas. Wpadka Ero. To jest. Strzeliłem Ero. Dobra, no ja też. Też strzelam, ale ima wpadka jest na pewno. Na Mancie serwer też mógł być. Nie, ja zagłosowałem na Ero. Bo nikogo nie było przy adminie. No, no dobra. Ktoś musiał do kafeterii wbiec, ta jedna osoba. Ale wcześniejszych nie miał szans. No właśnie w adminie nie pokazywałem go na kafeterii. No ja widziałem, od że pierwszej rundy meltowana. Jeżeli ona nie będzie impostorem, giftuję 10 subów. No nie wiem, fizowaty, miałem ciebie za czystego, bo... no, ale teraz to już nie wiem. To jest czat. Nie no, to dosyć poważny argument Mandzio, więc... Dosyć poważny argument. Nie wiem, czat, jest jak jest. Plus jest taki, że impostorzy teraz, nawet jeżeli wywaliśmy złą osobę, bo jeszcze nie mam 100% pewności co do Ero, to było poszlakowe, wiecie, fejkowanie taska. Jestem tak mało grany przez ostatni czas. Fal wroty. Fizowaty byłeś drugim. Oh. Patka była drugim. Nie, no ja byłam drugim. Kiedy uciekłaś, Patka, że ja ciebie nie złapałem? No, prze... Ja zrobiłam ten, no, nie mogę, na około tego, na około storage'a. Całą rundę marynowana. Ja od ciebie chciałem tylko dodać, że jeżeli ktoś z was jest na tym kanale i ogląda już tyle czasu, bo to już w sumie kilkanaście minut albo kilka minut ta runda trwała, to zapraszam bardzo do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i zapraszam do Starczy czy Story, bo tam na dniach kończy się Halloween drop, bo są przygotowania do dropu świątecznego, także jeżeli ktoś z was chce sobie kupić koszulkę z tego dropu, tutaj właśnie stawka leci jakaś. To zapraszam gorąco, bo te dropy znikają i już nigdy nie powrócą, także polecam. Trzymajcie się, pa pa!